Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarium zorganizowanym przez firmę Optident. Ja nazywam się Iwo Rutański, jestem specjalistą do spraw tomografii komputerowej. Dzisiaj bardzo fajny temat, na który bardzo mocno czekałem, aparat 8100. Na wstępie chciałbym Państwa jeszcze serdecznie zaprosić do rozmów, ponieważ mamy teraz możliwość rozmawiania z Państwem przez to, że mamy oczywiście wszyscy więcej czasu, bądź przygotowujemy się do pracy, prawda, bo już część z Państwa wiem, że wróciła do pracy. I chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do rozmów z naszymi handlowcami na temat wyposażenia swojego gabinetu, na temat tego, żeby rozbudować, jeśli macie Państwo aparat na przykład 8100 i chcielibyście go rozbudować, możecie go oczywiście rozbudować do tomografu komputerowego 8100 3D, czy do jeszcze większego aparatu, jeszcze najnowszego aparatu 9600, czy jakiegokolwiek sprzętu, który będziecie Państwo potrzebowali. Na wstępie chciałbym też powiedzieć i zaprosić Państwa serdecznie na kursy, które organizujemy. Już mamy dosyć duży odzew na temat po naszych webinarach, po naszych szkoleniach na temat CAD/CAM-u i tomografii komputerowej. Organizujemy takie kursy indywidualne. Jeśli mieliby Państwo jakieś problemy z oprogramowaniem czy z tomografią komputerową ogólnie, bardzo serdecznie zapraszamy do zgłoszenia do Pani Asi Kulikowskiej celem uczestniczenia w takim kursie. Jesteśmy wtedy dla Państwa indywidualnie, ja czy Zbigniew Sowiński, indywidualnie będziemy z Państwem pracować na temat tych problemów, które Państwo po prostu macie z danym sprzętem, czy pytań. Odpowiemy na wszystkie pytania, które Państwo macie. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat aparatu 8100 3DSC ogólnie i też troszeczkę porozmawiamy sobie na temat nowości, ponieważ firma Carestream, tak jak zawsze mówię, ciągle idzie do przodu, prawda? My ciągle się rozwijamy, Optident się oczywiście rozwija z firmą Carestream i słuchamy po prostu tego, co mówią do nas lekarze, przekazujemy to firmie Carestream i firma Carestream oczywiście w miarę swoich możliwości odpowiada na te problemy Państwa, zapytania i chęć rozwoju. Stąd dziś wszystko, co Państwo zobaczycie na prezentacji w kolorze niebieskim, tak jak widzicie Państwo tutaj napis Evo, będzie to coś nowego, co będzie można dodać do już istniejących wszystkich aparatów 8100, czyli wersji 8100 Panoramy, wersji 8100 SC Panoramy z Cefalo, 8100 3D i 8100 3DSC, czyli pełnego kombajnu, o którym oczywiście dzisiaj Państwu też opowiem. Dlaczego mówię, że będziemy opowiadać i o 8100 SC 3D i o nowościach? Ponieważ część z Państwa, wiem, też odpowiadamy na głosy, po prostu zastanawia się nad kupnem tego aparatu i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się po prostu odpowiedzieć na wszystkie pytania i bolączki, i wątpliwości, które Państwo macie na temat tego aparatu. Zaczniemy sobie od planu, co będziecie Państwo mogli zobaczyć na tym webinarium. Przede wszystkim oczywiście przedstawię Państwu cały aparat, tak jak powiedziałem. Wyjaśnię Państwu wszystkie funkcje, które macie Państwo dostępne w aparacie 8100. Skupimy się troszeczkę na analizach ortodontycznych, automatycznych analizach ortodontycznych. Porozmawiamy sobie o możliwości wyświetlania obrazu w różnych wersjach, w różnych barwach, w różnych odcieniach szarości, przepraszam, oczywiście nie barwach. Porozmawiamy sobie troszeczkę też o dawce low dose, o dawce ultra low dose, do której bardzo serdecznie będę Państwa zachęcać. Pokażę Państwu, jak to będzie wyglądało, jak te badania wyglądają. Będziemy też rozmawiać oczywiście o skanowaniu modeli, ponieważ taka możliwość też w aparacie 8100 3DSC istnieje. Obiecany raport implantologiczny, który niestety nie udał nam się na szkoleniu z tomografii. Tak jak obiecałem, dzisiaj pokażę Państwu, jak wygląda raport implantologiczny, który możemy wygenerować sami z badania tomograficznego. No i oczywiście porozmawiamy sobie troszeczkę też o dodatkowym oprogramowaniu, ponieważ nasze wszystkie aparaty są przez firmę Carestream konfigurowane na zasadzie kombajnów, czyli jest ta wersja podstawowa, prawda, i oczywiście możemy ją rozbudować w miarę jak nasza klinika się będzie rozwijała, możemy je rozbudowywać o kolejne aplikacje, o kolejne programy, które Państwu będą po prostu ułatwiać pracę.
Na koniec pokażę Państwu krótką prezentację pozycjonowania do panoramy i 3D. Od razu mówię, że to nie jest pełna, zajęłaby po prostu o wiele więcej czasu, więc musiałbym Państwu, bałbym się, żebym Państwu zanudził. Natomiast ogólnie chciałbym pokazać po prostu prostotę i łatwość pozycjonowania w 8100 3D, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, że bardzo czekałem na tą prezentację, ponieważ aparat 8100 SC 3D jest moim absolutnie ulubionym aparatem, ponieważ jest bardzo prosty, jest banalnie prosty aparat, bardzo fajne wyniki z niego można uzyskać w bardzo prosty sposób i wybacza dużo błędów, a to co Państwu dzisiaj pokażę, czyli całe oprogramowanie EVO, będzie powodowało, że jeszcze więcej błędów będzie wybaczanych. Na koniec też pytanie od tłumu, że tak powiem, od Państwa. Opowiem troszeczkę o specyfikacji komputerów, które są potrzebne do naszych aparatów i do panoramy i do 3D, ponieważ bardzo dużo telefonów odbieramy w tym temacie z zapytaniem, jaką specyfikację ma mieć ten komputer, żeby to wszystko dobrze działało i żeby było nam wygodnie pracować. Proszę Państwa, zaczniemy sobie od prezentacji tego, co nowe. Powiem Państwu króciutko, co nowe, oczywiście wszystko później omówię po kolei. Nowa generacja aparatów 8100 3D i SC 3D, która będzie dostępna na przełomie maja i czerwca, będzie to rozbudowanie aplikacji, które będą występowały w tych aparatach. Przede wszystkim będzie zmiana i wprowadzenie technologii TomoSharp do zdjęć panoramicznych. Co ono będzie powodowało? To, co powiedziałem przed chwilką, do tej pory aparaty 8100 przy panoramach wybaczały dużo błędów. Natomiast tych błędów niestety pojawiało się dosyć sporo, więc firma Kerstin pod naszym naporem też postanowiła jeszcze mocniej pójść i jeszcze mocniej te błędy zacząć wybaczać, żeby aparat po prostu dawał nam jeszcze lepsze zdjęcia pantomograficzne. Chodzi oczywiście o odcinki przednie. Drugą rzeczą, jeśli chodzi o panoramę, będzie dostęp do filtrów, do nowej rodziny filtrów CS Adapt Anatomic, których obrazy później Państwu pokażę w dalszej części prezentacji. To jeśli chodzi o wszystko o panoramę, natomiast co było wyczekiwane bardzo mocno, jeśli chodzi o tomografię komputerową. Proszę Państwa, nowe oprogramowanie EVO zmniejszy przede wszystkim, wprowadzi zaawansowaną redukcję szumów, czyli będziecie Państwo mieli możliwość oglądania zdjęć tomograficznych z jeszcze mniejszymi szumami, czyli krótko mówiąc będą one po prostu wyraźniejsze. No i chyba rzecz, która była najbardziej wyczekiwana, ponieważ firma Kerstin wprowadziła ją w naszym najnowszym tomografie 9600, czyli tłumienie artefaktów metalowych i do tej pory było to zarezerwowane tylko właśnie dla tego naszego najdroższego aparatu tomograficznego 9600. Bardzo mocno Państwo pytaliście o możliwość wprowadzenia tej funkcji do aparatów 8100 i firma Kerstin tymi nowymi sterownikami, tą nową funkcją EVO na te Państwa pytanie i na to zapotrzebowanie odpowiedziała i będzie możliwe rozbudowanie aparatu 8100 3D i 3DSC o funkcję CSMAR, czyli redukcji artefaktów metalowych, które tak wszystkim nam oczywiście przeszkadzają. Proszę Państwa, skąd się w ogóle zrodził pomysł, żeby zrobić prezentację na temat 8100? Ktoś może powiedzieć, no bo to już aparat, który jest od paru lat na rynku, prawda? Przede wszystkim chcieliśmy Państwu uzmysłowić, że na chwilę obecną aparat 8100 jest absolutnie najpopularniejszym aparatem, który jest w Polsce sprzedawany. Tak jak widzicie Państwo na slajdzie, blisko 1000 egzemplarzy sprzedaliśmy, rodzina 1000 egzemplarzy jest sprzedanych w Polsce na chwilę obecną. Stąd właśnie chcieliśmy wszystkim Państwu przede wszystkim powiedzieć, tym nie przekonanym, przekonać ich do tego, żeby kupili aparat 8100, a tym, którzy już mają aparat 8100, bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby pójść kroczek dalej i rozbudować go właśnie o te wszystkie funkcjonalności EVO, o których będziemy sobie mówić. Proszę Państwa, zaczynamy tak jak obiecałem, będzie coś dla każdego. Zaczynamy od pytania, które się bardzo często pojawia. Czy mi aparat do mojego gabinetu, aparat 8100 się zmieści? Jak widzicie Państwo na rysunku, tak naprawdę zaznaczyłem w czerwonych kółeczkach trzy najważniejsze parametry. Czyli parametr odległości przede wszystkim aparatu od ściany. To jest bardzo ważny parametr, bo często macie Państwo problem z miejscem po prostu w gabinecie. Od razu przypominam, takie wymagania to 8 metrów kwadratowych.
kwadratowych, tyle musi mieć pomieszczenie dla jednego urządzenia radiologicznego. Ta odległość to 114 cm. Więc bardzo mało, prawda? Jeśli chodzi o rzut z góry, jeśli popatrzymy sobie z góry na nasz aparat, w lewą stronę, bądź w prawą, jeśli byśmy nie brali ramienia cefalo, potrzebujecie Państwo tylko 47 cm w lewo i w prawo, czyli w sumie 94 cm szerokości na to, żeby się aparat tomograficzny zmieścił. Jeśli postanowicie Państwo wziąć jeszcze dostawkę cefalo, będziecie potrzebowali 184 cm. Najmniejszy obszar, na jakim na razie żeśmy to zamontowali, to 185 cm. Na takiej szerokości aparat się zmieścił. Sam go montowałem, także gwarantuję, że na taką szerokość faktycznie jesteśmy w stanie go zmieścić. Od razu mówię, proszę Państwa, jeśli by się pojawiły jakiekolwiek pytania dotyczące aparatu 8100 czy nowego oprogramowania EVO, bardzo serdecznie zachęcam do zadawania pytań na czacie. Ja oczywiście w miarę możliwości będę na te pytania odpowiadał, także bardzo serdecznie do tego zachęcam. Proszę Państwa, oczywiście tak jak wszystkie nasze sprzęty, tak samo rodzina aparatów 8100 działa na oprogramowaniu firmy Carestream, dedykowanym firmie Carestream, oprogramowaniu otwartym, oprogramowaniu, które jest stworzone dla wszystkich naszych urządzeń, od kamery wewnątrzustnej przez radiowizjografię, przez skanery wewnątrzustne do tomografii czy panoramy. Dysponujecie Państwo wtedy jedną bazą danych i tak jak mówiłem na początku, jak zresztą Państwo widzicie, cały czas się rozwijamy. Non-stop nowe rzeczy są wprowadzane, non-stop jest coś poprawiane, także stworzycie sobie Państwo, decydując się na produkty firmy Carestream, stworzycie sobie swego rodzaju workflow w gabinecie, z którego naprawdę bardzo duża ilość lekarzy już korzysta i jest po prostu zadowolona, ponieważ jest to bardzo wygodne narzędzie. Co mamy dostępnego w aparacie 8100? Proszę Państwa, mówi się o tym aparacie, że jest to aparat 4 w 1. Dlaczego 4 w 1? Ponieważ mamy oczywiście możliwość tutaj wykonania zdjęć pantomograficznych, mamy możliwość wykonania zdjęć cefalometrycznych, mamy możliwość wykonania tomografii komputerowej i skanowania modeli gipsowych bądź wycisków. To też jest oczywiście opcja, która jest możliwa. Od razu mówię, jest to opcja płatna. Skanowanie modeli i wycisków jest to opcja płatna, natomiast bardzo fajnie to działa, w szczególności dla ortodontów, którzy chcieliby sobie przejść na modele cyfrowe i zacząć skanować wyciski i modele. Bardzo dobra opcja, bardzo fajna i dobrze działająca po prostu. Proszę Państwa, żebyśmy zaczęli, od czego zacząć? Zacznijmy oczywiście od programów, które macie Państwo dostępne w 2D, w pantomogramie, prawda? To są programy, na które zawsze zwracam uwagę na szkoleniach, żebyście Państwo je wykorzystywali, ponieważ proszę zwrócić uwagę na slajd, w tym momencie jest ich 8. Macie Państwo oczywiście możliwość wykonania zwykłego pantomogramu, macie Państwo możliwość wykonania segmentowych panoram, prawda? Czyli jeśli potrzebny Wam jest tylko i wyłącznie frontal, możecie to nastawić tylko na odcinek przedni i koniec. Reszty nie musicie na pacjenta naświetlać. Oczywiście zasada Alara jak najbardziej, najważniejsza. Jeśli nie potrzebujemy, nie naświetlamy pacjenta. Mamy oczywiście program pediatryczny, mamy oczywiście też zdjęcia stawów, płaskie zdjęcia stawów w zwarciu, w rozwarciu, czy oczywiście program Zatok i program dla dzieci. Jeśli chodzi o cefalometrię, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz w cefalometrii to oczywiście autotracing. Autotracing jest oprogramowaniem do automatycznych analiz cefalometrycznych. Te analizy cefalometryczne są wykonywane w około 90 sekund, maksymalnie 90 sekund, to przeważnie jest o wiele mniej. To jest absolutnie bardzo duża zaleta naszej cefalometrii, ponieważ na chwilę obecną jesteśmy jedyną firmą, która dosłownie za dotknięciem jednego klawisza powoduje to pojawienie się całej siatki punktów i wszystkich pomiarów dla konkretnej analizy. I zwracam Państwa uwagę też na czasy, które są dostępne w naszym aparacie. Tutaj nie wpisywałem specjalnie, ponieważ bardzo nie lubię opluwania konkurencji i nie wpisywałem absolutnie aparatów konkurencyjnych i ich nazw, natomiast jest to porównanie autentyczne do naszej konkurencji. Proszę zwrócić uwagę na różnicę w czasach. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no, że cefalo skanowane jest dłuższe, prawda, czyli pacjent może się o wiele bardziej poruszyć. Nic podobnego, proszę Państwa. My prowadzimy na ten temat bardzo mocne badania i naprawdę wyniki są bardzo dobre. Lekarze są bardzo mocno zadowoleni z tego aparatu, z cefalometrii, które są produkowane właśnie z aparatu 8100 SC czy SC3D.
Co będzie nowego? Tak jak mówiłem, na niebiesko, więc to nowe, jeśli chodzi o panoramę. Proszę Państwa, przede wszystkim funkcja TomoSharp będzie, tak jak powiedziałem na początku, wybaczała o wiele więcej błędów. Wszystkie błędy pozycjonowania, a to, co Państwu pokażę w późniejszym czasie na filmiku, najczęstszy błąd, który się zdarza przy panoramie, czyli krótko mówiąc, zęby nie znajdują się dokładnie w tym miejscu, w którym aparat się ich spodziewa, prawda? Czyli jeśli na tym naszym nowym zagryzaku nie dogryziemy się do tego bloku, który będzie nam ustawiał zęby w dokładnie tej pozycji, w której aparat się ich spodziewa, funkcja TomoSharp poradzi sobie z tym i będzie ten obszar zębów przednich o wiele ostrzejszy niż był do tej pory. Jeśli chodzi o ujęcie tego, jak to będzie wyglądało na panoramach, przede wszystkim za każdym razem będzie zwiększona jakość tych zdjęć oczywiście w odcinku przednim, prawda? Ja teraz na kolejnym slajdzie Państwu pokażę, jak to będzie wyglądało, jak to wyglądało wcześniej, prawda? Bo wszyscy znamy te zdjęcia, tak to wyglądało wcześniej, tak te zdjęcia się prezentowały wcześniej. Oczywiście były super, naprawdę. Jeśli ktoś się przyłożył do pozycjonowania, to absolutnie zdjęcia wychodziły dobre. Natomiast w momencie samo pozycjonowanie pacjenta niestety nie gwarantuje nam tego, że już będziemy mieli dobre zdjęcie, ponieważ my jak pacjenta spozycjonujemy, to oczywiście zostaje jeszcze ta część 50% dobrego wykonania zdjęcia po stronie pacjenta. W momencie, gdy się gdzieś chowamy, na przykład za ścianę, prawda, i naciskamy ten przycisk ekspozycyjny, pacjent po prostu może nam zmienić tę pozycję i stąd bardzo często wychodziły jakieś błędy w pozycjonowaniu, które tak Państwo się denerwowaliście, że wy wszystko zrobiliście dobrze, a pacjent po prostu to w pewnym momencie zepsuł. Także tak to wyglądało wcześniej, prawda? Natomiast w tym momencie z nową rodziną filtrów Adapt Anatomic, tak będzie to mogło wyglądać. To jest akurat filtr Adapt Anatomic Endon, natomiast jest on możliwy i będzie dostępny jeszcze w opcji perio, prawda? Czyli dla periodontologów wtedy będzie troszeczkę więcej tkanek widocznych na tym naszym zdjęciu pantomograficznym. Proszę Państwa, jeśli chodzi o cefalometrię, mamy możliwość wykonania 6 badań. Oczywiście widok boczny, oczywiście PAP, oczywiście widok ukośny i submentu vertex. Opcja nadgarstku jest opcją dodatkową. Trzeba do tego dokupić taką specjalną przystawkę, która będzie umożliwiała położenie ręki na naszym aparacie cefalometrycznym, dlatego bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby wykorzystywać wszystkie te programy. Jeśli macie je dostępne, to naprawdę z nich korzystajcie. Jakie mamy wielkości obrazowania, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Oczywiście znów przypominam, zasada Alara absolutnie najważniejsza. Mamy 3 rodzaje zakresów w cefalometrii, 26x24, 18x24 i 18x18. W zależności od tego, jaki rozmiar potrzebujecie Państwo do Waszej analizy, bo głównie o to chodzi, o punkty anatomiczne, z których musicie skorzystać do konkretnej analizy, taki rozmiar zdjęcia po prostu sobie Państwo powinniście wybrać. Autotracing, o którym mówiłem wcześniej, prawda? Tak wygląda ta mapa punktów i wszystkie pomiary, które są wykonywane przez nasz aparat, przez nasze oprogramowanie tak naprawdę. Co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, że macie Państwo do dyspozycji na chwilę obecną 5 analiz, które są już zdefiniowane, czyli analiza Ricketsa, McNamary, Steinera, Tweeda i Dellera już jest zdefiniowana. Natomiast jeśli byście Państwo potrzebowali wprowadzić jakieś drobne zmiany w obrębie tych analiz, oczywiście jest to możliwe. Możecie zmieniać i te analizy, możecie dodawać swoje własne analizy, nieskończoną ilość praktycznie swoich analiz. Jak to zrobić? Nie będę dzisiaj Państwa zanudzał tym tematem, ponieważ pokazywałem to na ostatnim moim webinarze z doktorem Chojnowskim, do którego obejrzenia zresztą serdecznie Państwa zachęcam. Jest on dostępny cały czas na naszej stronie facebookowej lub na stronie OptiDentów w zakładce szkolenia, także bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie zobaczyć, jeśli ktoś jest zainteresowany, jak tą analizę cefalometryczną i jeszcze wykonywać pod kątem swoich analiz, swoich pomiarów. Oczywiście z tego wszystkiego możecie Państwo na koniec wygenerować raport, który też pokazałem, jak zrobić na naszym ostatnim webinarze z doktorem Chojnowskim. Proszę Państwa, narzędzie, które jest uwielbiane przez wszystkich stomatologów, które jak się pojawiło w firmie Carestream, zrobiło naprawdę bardzo duże wrażenie, ponieważ każdy z nas oczywiście patrzy inaczej. Każdy z nas patrzy inaczej, każdy ma inną percepcję, każdy szuka przede wszystkim czegoś innego na tych zdjęciach, panto czy
Cefalo. I firma Carestream właśnie dla tych osób wyszła naprzeciw z modułem CS Adapt. Jest to moduł wyświetlania zdjęć, który jest, wprowadza inny obraz w obrębie tego samego zdjęcia Panto czy Cefalo. Jesteście Państwo w stanie zmieniać go, ten obraz, do własnych potrzeb. Rezultaty tych zmian oczywiście widzicie Państwo teraz na ekranie. Filtrów na chwilę obecną mamy 6 dwustopniowych do pantomografu. Oczywiście do Cefalo jest ich o wiele więcej, ponieważ jest ich 18, o ile dobrze pamiętam, więc macie Państwo możliwość rozbudowania tego jeszcze i oglądania tego w jeszcze innych ujęciach. Od razu mówię, wszystkie te filtry też można modyfikować. Także jeśli jakiś filtr się Państwu podoba, oczywiście możecie go wybrać, będziecie go sobie oglądali, każde zdjęcie w tym filtrze konkretnym. Jak to zrobić, też pokazywał to Mariusz Stefański na swoim webinarium dotyczącym zdjęć wewnątrzustnych i pantomogramu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zdjęcia cefalometryczne, również macie dostępny oczywiście moduł CS Adapt. Od razu zwracam uwagę i przypominam, że do filtrów CS Adapt, które już były dostępne, firma Carestream, znowu na niebiesko, więc nowość, wprowadza nową rodzinę filtrów Adapt Anatomic. Spowoduje to uwidocznienie bardzo mocne wszystkich struktur anatomicznych, tak bardzo potrzebne właśnie w cefalometrii, prawda? Czyli krótko mówiąc, będą te analizy, które Państwo będziecie wykonywać, będą po prostu łatwiejsze dla Państwa, będziecie łatwiej w stanie odnaleźć wszystkie punkty anatomiczne. Jeśli chodzi o tomografię komputerową, bo o niej też oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać, co mamy dostępne? Mamy na chwilę obecną dostępne w aparacie 8103D 4 programy. Program 8x9, oczywiście program największy, który jest dostępny w 150 mikronach, w rozdzielczości 150 mikronów i we wszystkich pogorszeniach, które później omówimy, czyli w dawce low dose i w dawce ultra low dose. Do czego to stosujemy? Tak jak Państwo widzicie, do implantologii, do diagnostyki kompleksowej, prawda? Jeśli potrzebujemy zrobić tylko zdjęcie jednego łuku, oczywiście wtedy możemy zastosować zdjęcie 8x5, które będzie powodowało ujęcie tylko i wyłącznie jednego łuku, prawda? Czyli albo szczęki, albo żuchwy. Mamy również dostępne oczywiście zdjęcie 5x5. Zdjęcie 5x5 będzie możliwe wykonanie go w rozdzielczości 150 mikronów bądź 75 mikronów, jak widzicie to Państwo na kolejnym slajdzie, do małej endodoncji, prawda? Jeśli mamy jakieś pojedyncze zęby, czy pojedyncze zęby zatrzymane na przykład, to oczywiście możemy wykonywać zdjęcie i zalecam Państwu wykonywanie zdjęcia 5x5, ponieważ mamy po prostu mniejszą dawkę dla pacjenta, prawda? I bardzo ładnie możemy w bardzo dobrej rozdzielczości zobrazować to, co Państwa akurat interesuje. Oczywiście mamy też dostępny program 4x4, program pediatryczny dla dzieci. Nie jest potrzebne to obrazowanie aż tak duże, więc wtedy możemy sobie zobrazować zdjęcie mniejsze, po prostu mniejszej wielkości. Oczywiście jest też dostępne skanowanie modeli, o którym będziemy też mówić w dalszej części. Proszę Państwa, mam dla Państwa przygotowanych troszeczkę obrazów i tego, jak to wygląda, jak te zdjęcia tomograficzne wyglądają i czego możecie się Państwo spodziewać przede wszystkim. Zdjęcie 5x5, tak jak mówiłem, może być wykonywane albo w 150 mikronach, albo w 75 mikronach. Tutaj akurat mam przykład w 75 mikronach zdjęcia 5x5. Do endodoncji oczywiście sami Państwo widzicie. Od razu mówię, to nie są zdjęcia od producentów, to są wszystko nasze zdjęcia od lekarzy, udostępnione przez lekarzy, czy nawet nasze prywatne, ponieważ też takie będę tutaj Państwu pokazywał, czy na przykład dr Chojnowski będzie analizował w piątek mój przypadek ortodontycznie. Cały plan leczenia będzie przez niego przedstawiony na moim przykładzie. Proszę Państwa, oczywiście ortodoncja, zatrzymane zęby również w tym momencie możemy wykonać zdjęcie małe. Wszystkie zatrzymane ósemki, prawda, jesteśmy w stanie jak najbardziej zobrazować na zdjęciu 5x5. Jeśli będziemy potrzebować ściągać trójki na przykład do łuku, prawda, oczywiście genialnym programem w tym momencie będzie zdjęcie 8x5 w rozdzielczości 150 mikronów. Wszystkie złamania, prawda, jakieś małe szczegóły, które będziemy potrzebowali zobaczyć, jeśli chcą być Państwo na 100% pewni, żeby zobaczyć to na przede wszystkim przy małej dawce i na pewno, polecam do tego zdjęcie 5x5 w 75 mikronach, natomiast jak Państwo widzicie na załączonym obrazku w 150 mikronach też te złamania jesteście w stanie zobaczyć.
Ja sam osobiście o wiele bardziej lubię analizować zdjęcia 150, w 150 mikronach, ponieważ jestem przyzwyczajony po prostu do tego, żeby obraz był bardziej mleczny, nie taki ostry. Może już jestem starej daty po prostu, ale tak jestem przyzwyczajony. Proszę Państwa, oczywiście przykład zdjęcia pediatrycznego dla dzieci. Mamy możliwość wykonania go w rozmiarze 4x4, tak jak wcześniej Państwu wspomniałem również. Jeśli chodzi o planowanie implantów, prawda? Firma Kerstin bardzo duży nacisk kładzie właśnie na planowanie implantów, umożliwiając Państwu również w pełnej wersji przeglądarki, macie Państwo możliwość zaplanowania położenia implantów i wygenerowania z niego raportu całego implantologicznego dla pacjenta, co dzisiaj, tak jak obiecałem, Państwu pokażę. Natomiast firma Kerstin, tak jak mówiłem, się rozwija i poszła też kroczek dalej, jeśli chodzi o planowanie koron, co omówię w późniejszym czasie mojej prezentacji, ponieważ kompleksowo troszeczkę zostało to zmienione, prawda? Oczywiście w tym podstawowym naszym, podstawowej wersji przeglądarki 3D mamy możliwość zaplanowania położenia implantu. W rzeczach dodatkowych, w oprogramowaniu dodatkowym PDIP jesteśmy w stanie zaplanować przed położeniem implantu, jesteśmy w stanie zaplanować położenie korony. Tak jak Państwo widzicie, tutaj na slajdzie macie połączenie, ponieważ nasze oprogramowanie PDIP też to umożliwia, połączenie skanu ze skanera wewnątrzustnego z tomografią komputerową i z zaplanowanym położeniem korony i implantu. Jeśli chodzi o tomografię, żeby było lepiej, żeby było ją lepiej widać, żebyście Państwo mieli lepsze rezultaty, absolutnie moim zdaniem bardzo fajnym narzędziem, które jest teraz wprowadzane w postaci sterowników EVO, będzie tłumienie szumów, redukcja szumów, które pojawiały się w szczególności, jeśli chodzi o zły dobór dawki. Często jak Państwo źle dobieraliście dawkę, była ona po prostu za mała, to pojawiały się szumy, prawda? Pojawiały się szumy, w szczególności na zdjęciach 5x5, te szumy nam troszeczkę przeszkadzały. Macie Państwo teraz pokazane na ekranie, jak to będzie wyglądało, prawda? Że naprawdę będziemy w stanie już znajdować i poruszać się po tych naszych kanałach w jeszcze większym stopniu i znajdować na przykład te dodatkowe kanały, które w tym momencie często były... Czy on tam jest, czy jego tam nie ma, prawda? Były takie sprawy niejasne, natomiast będzie to teraz, widziałem sam już rezultaty tych zdjęć, naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda i będzie można po prostu o wiele więcej na tych zdjęciach zobaczyć. Jeśli chodzi o CSMR, bardzo wyczekiwana funkcja, tak jak powiedziałem, przeniesiona od nas z aparatu 9600. Od razu mówię, jest to opcja dodatkowa, także będzie to dodatek licencjonowany. Natomiast będziecie Państwo mogli się spodziewać dokładnie takich samych wyników jak w aparacie 9600 przy 90 kV. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. I co jest ważne, będziecie to wykonywać, ponieważ ktoś, kto ma aparat 9600, wie o tym, że w aparacie 9600 mamy możliwość włączania tej funkcji przed wykonaniem zdjęcia. W aparacie 8100 już funkcji hardware'owej nie będziemy w stanie zmienić, więc będzie możliwość przeliczenia tego badania, jeśli chodzi o CSMR, po wykonaniu badania. To jest bardzo ważna rzecz, że te wszystkie badania i surowe dane będą trzymane przez 7 dni na naszym dysku twardym i w czasie tych 7 dni będziemy w stanie tą rekonstrukcję z CSMR-em wykonać. Także będziecie Państwo mogli, nawet jeśli na początku tego nie zrobicie, to później w ciągu 7 dni będziecie w stanie to sobie zrekonstruować. Jak to będzie wyglądało? Oczywiście obraz po lewej stronie wszyscy Państwo znacie. Takie coś nam bardzo mocno dokuczało, jeśli chodzi o wszystkie wypełnienia, jeśli chodzi o korony, jeśli chodzi o implanty, mosty, aparaty ortodontyczne, prawda? Wszystko świeciło. Tak to wyglądało, świeciło i tyle. Proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą jest to, że u nas będzie się to odbywało na zasadzie tłumienia artefaktów metalowych, czyli cała ta struktura zęba, która jest dookoła naszego metalu, będzie o wiele lepiej widoczna. W tym momencie, to macie Państwo pokazane na ekranie, macie Państwo wyniki, które były bardzo mocno komentowane w aparacie 9600. Wszyscy właśnie, tak jak na początku wspomniałem, chcieli, żeby zostało to zaadaptowane
wmontowane do aparatu 8100 i zostało to zrobione dokładnie w ten sam sposób. Czyli oprogramowanie, przeglądarka 3D będzie działała dokładnie w taki sam sposób, jak w aparacie 9600. Będziecie Państwo mieli dodatkową ikonkę, dzięki której będziecie Państwo mogli sobie ustawić to albo zero-jedynkowo włączanie, wyłączanie MAR-u, bądź będziecie mogli lokalnie za pomocą lupki obejrzeć, jak wygląda to tłumienie dla tego konkretnego obszaru, dla tego konkretnego przypadku. Jeśli będziecie Państwo chcieli zobaczyć, jak to wygląda, zachęcam do obejrzenia mojego webinaru na temat 9600 aparatu, tam wszystko to jest pokazane. Proszę Państwa, tutaj już kliniczny przypadek, jak to wygląda. Bez ESMAR-u tak to wyglądało, prawda, wypełnienie korona implant. Natomiast w tej chwili będzie to wyglądało, może to wyglądać w ten sposób. Założę się, że wiele osób z Państwa jest bardzo mocno zainteresowana tym tematem, więc serdecznie zapraszam do kontaktu z firmą Optident. Wyjaśnimy wszystko, w jaki sposób przeprowadzić całą tą instalację i zakup tego nowego oprogramowania Evo. Proszę Państwa, informacje, o których musimy powiedzieć, przede wszystkim tak naprawdę to, do czego jesteście Państwo przyzwyczajeni w 8100, czyli do tej prostoty, nic się nie zmieni. To bardzo często mamy tak właśnie, że jak przyjeżdżamy nawet instalować czy rozbudowywać pantomogram o tomografię komputerową, to pan doktor później jak wchodzi, mówi, co Państwo zrobiliście, bo tak naprawdę nie widać, żeby się coś zmieniło. I tutaj będzie bardzo podobnie. Proszę Państwa, interfejs graficzny zostanie dokładnie taki sam, do którego jesteście przyzwyczajeni, więc nie będzie żadnych dużych zmian. Jedyna zmiana, która będzie, to to, że oprogramowanie Evo będzie działało tylko i wyłącznie pod nową tą platformą CSI8. Natomiast z tego, co wiem, bardzo duża część z Państwa w związku z tym, że oprogramowanie CSI8 jest już naprawdę dużym krokiem do przodu, chce na to oprogramowanie przechodzić, ponieważ macie Państwo tam dostępne oczywiście ikonki obrazów tomograficznych, prawda? Czyli widzicie Państwo, jaka tomografia jest, nie tylko znaczek 3D, tylko widzicie Państwo, jaka tomografia konkretnie jest wykonana. Macie Państwo możliwość otwarcia dwóch tomografii w jednym oknie. Macie Państwo ciemnie, macie Państwo możliwość uszeregowania automatycznego wszystkich tych zdjęć i porównywanie zdjęć na jednym ekranie zdjęć cefalo, zdjęć pantomograficznych czy tomografii komputerowej. Także to jest jedyne obostrzenie od strony zmian, że będzie to musiało działać pod oprogramowaniem V8. Jeśli chodzi o stronę hardware'ową, wymagania, jeśli chodzi o wymagania komputerowe do tego oprogramowania, niestety nie jesteśmy w stanie ich Państwu jeszcze podać. Jak tylko będą dostępne na 100%, pojawią się na naszej stronie internetowej i będziecie Państwo mogli się z nimi zapoznać. Troszeczkę teraz, skoro obiecałem o dawkach i o low dose, to porozmawiajmy sobie na ten temat. Proszę Państwa, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście Państwo zaczęli używać dawek obniżonych, tego dwustopniowego obniżenia, które jest dostępne w naszych aparatach, ponieważ dawka low dose obniża Państwu promieniowanie o około 50%, a dawka ultra low dose schodzi z tym promieniowaniem do około 90%. Do czego to nam jest potrzebne? Przede wszystkim ktoś może powiedzieć, że cały czas potrzebuje dobrego obrazowania i super rozdzielczości. Okej, natomiast proszę Państwa, sami doskonale wiecie, że są takie przypadki, gdzie przydałoby się zrobić to drugie zdjęcie, to zdjęcie kontrolne, prawda? I zawsze mamy ten moment wahania taki, wykonywać czy nie wykonywać. Jeszcze jak pacjent usłyszy, że druga tomografia jest do wykonania, od razu już jest przerażony, nie chce tego absolutnie mieć robionego. Dlatego informujmy pacjentów, że będzie to badanie kontrolne wykonywane w obniżonej dawce. Możemy to nawet pokazać, ponieważ przygotowałem dla Państwa specjalne slajdy objaśniające, jakie są różnice pomiędzy tym promieniowaniem. Proszę Państwa, ten slajd, który teraz widzicie, jest to slajd z naszego okna akwizycyjnego aparatu 8100 SC3D akurat. To jest normalne badanie 8:9 w normalnej dawce nieobniżonej. W tym momencie pacjent dostanie promieniowanie, czyli dawka wypromieniowana z aparatu będzie to 1179 mg przy rozdzielczości, bo zawsze musimy o tym pamiętać, 150 mikronów. W momencie, gdy obniżymy sobie to promieniowanie do dawki low dose, czyli wciśniemy sobie ten zegareczek, który też Państwu zaznaczyłem, żebyście widzieli, w którym miejscu możemy tę dawkę obniżyć przy każdym badaniu. Podkreślam, przy każdym badaniu, przy 8:9, 8:5 i przy 5:5 mamy tą funkcję dostępną low dose i ultra low dose. W tym momencie, zwróćcie Państwo uwagę, macie 550 mg już
przy rozdzielczości 300 mikronów. Oczywiście rozdzielczość się pogorszy, bo jak Państwo widzicie, też czas się zmniejszył, prawda? Czas jest troszeczkę mniejszy. Jeśli będziecie chcieli Państwo wykonać już zdjęcie naprawdę o bardzo niskiej dawce, czyli ultra low dose, musicie przycisnąć ikonkę piórka i sami widzicie na ekranie, że ta dawka spadła o 90%. 154 mg przy rozdzielczości 400 mikronów. I ktoś teraz zapyta, no dobrze, ale jak to wygląda, prawda? Czy ja coś z tych 400 mikronów czy 300 mikronów będę w stanie w ogóle odczytać? Proszę Państwa, to jest przykład zdjęcia 5x5 zrobionego w 400 mikronach. Naprawdę to obrazowanie będzie bardzo dobrej rozdzielczości. Mimo wszystko, oczywiście od razu mówię, nie znajdziecie Państwo tutaj złamań, korzeni, prawda? Nie będziecie tutaj w stanie szukać dodatkowych kanałów. Natomiast umówmy się, ile osób bardzo mocno potrzebuje tego za każdym razem. Bo tu chodzi o powtarzalność tego, prawda? Chodzi o to, ile razy potrzebujemy zrobić właśnie tą tomografię, która tak naprawdę przydałaby nam się do jakichś większych zmian na przykład, prawda? Jeśli mamy jakieś większe zmiany okołowierzchołkowe, na tych badaniach spokojnie Państwo będziecie w stanie zobaczyć te wszystkie zmiany. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do używania programów Low Dose i Ultra Low Dose. Proszę Państwa, teraz troszeczkę o rzeczach dodatkowych. Tak jak mówiłem i wspomniałem wcześniej, jesteście Państwo w stanie w naszym aparacie rozbudować go 8100 całej rodzinie tomografii, jesteście w stanie go rozbudować o skanowanie modeli czy skanowanie wycisków. Co nam to daje? Daje nam to tyle, proszę Państwa, że oczywiście dokonujecie całej archiwizacji swojej bazy ortodontycznej czy modelowej, natomiast przede wszystkim będziecie Państwo w stanie otrzymać otwarty STL, plik w otwartym formacie STL, z którym tak naprawdę później jesteście w stanie zrobić wszystko. A cuda, które możecie z nim zrobić, to oczywiście pokazuje najlepiej Zbigniew Sowiński, który w swoich szkoleniach na temat CAD-CAM-u, na temat skanera wewnątrzwstnego bardzo mocno omawia ten temat. Nawet we współpracy z laboratorium, prawda? Bo to głównie o to chodzi, żebyśmy mieli bardzo dobrą komunikację praktycznie z każdym laboratorium, bo jeśli mamy otwarty plik STL, to tak naprawdę jesteśmy w stanie wysłać to w każdy zakątek świata i będzie to możliwe do otwarcia. Proszę Państwa, może zobaczymy troszeczkę na pytania. Posiadam aparat 8100 3D. Czy możemy wykonać automatyczną analizę cefalometryczną zdjęcia wykonanego w innym gabinecie aparatem CS? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Każdy z nas, każdy dostaje, proszę Państwa, musi mieć przeliczone to badanie na tym aparacie pierwotnym, że tak powiem, prawda? Czyli jeśli to zdjęcie było wykonane na aparacie 8100 SC 3D, to lekarz musi przycisnąć na tym aparacie formę przeliczenia, ikonkę przeliczenia tego zdjęcia, natomiast pan na swoim aparacie 8100 czy na swoim oprogramowaniu do 8100 3D ma oczywiście możliwość wykonania autotracingu, czyli kolejnych już analiz, kolejnego przeliczenia czy poprawiania punktów. Natomiast jedynym obostrzeniem jest to, że musi to być wykonane, ten pierwsze, jak ja to się śmieję, naciśnięcie, tak jak guzik przez Putina, musi być naciśnięty zawsze na tym aparacie, który ma licencję, krótko mówiąc, do autotracingu. Jaki jest koszt modułu do skanowania modeli oraz modułu ADAPT? Na to na pewno odpowiedzą nasi handlowcy. Czy rozmiar zdjęcia Cefalo 18x18 można wykonać pantomogram z przystawką Cefalo i czy w tym modelu można zaktualizować oprogramowanie tak, by było dostępne, były dostępne nowe filtry? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Przystawkę pantomograficzną Cefalo CS800 jesteśmy w stanie do tego modelu zaktualizować jak najbardziej. Proszę Państwa, wracając do naszego oprogramowania, jeśli chodzi o skanowanie modeli, tak jak powiedziałem, macie Państwo możliwość dokupienia tego, jest to opcja licencjonowana. Jeśli chodzi o to, co dalej z tym modelem, prawda, jak my musimy się z tym dalej zachowywać, proszę Państwa, oprogramowanie CS Model Plus zawiera w sobie opcję skanowania modeli czy skanowania wycisków i daje nam też możliwość analizy ortodontycznej, prawda? Jeśli chcemy wykonywać analizy ortodontyczne, czyli pomiary, chcemy mieć mapę okluzji, bądź chcemy dodawać do druku później podstawy ortodontyczne, oczywiście mamy możliwość wykonania tego za pomocą programu CS Model Plus.
To jest opcja dodatkowa, również płatna, natomiast bardzo dużo lekarzy już ogląda, bardzo dużo lekarzy już stosuje to nasze oprogramowanie, więc serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby z tym oprogramowaniem się zapoznać. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o wspomniane wcześniej korony, prawda? Opcja CAD-CAM, opcja PDIP dostępna dla naszych tomografów komputerowych. Co Państwu umożliwia? Przede wszystkim projektowanie korony przed wstawieniem implantu. W tym momencie jesteśmy sobie w stanie zaplanować koronę, konkretnie tą koronę, którą chcemy wstawić, którą chcemy odbudować. Mamy możliwość zmiany jej rozmiaru, kształtu i usytuowania oczywiście. I w tym momencie obracamy troszeczkę sprawę projektowania implantu i wstawiania implantu, ponieważ zaczynamy go od projektowania korony i do niej później możemy zaprojektować sobie położenie implantu. To również był temat bardzo szeroko omawiany przez Zbigniewa Sowińskiego na jego webinarium na temat CAD-CAMu, na temat skanera wewnątrzczesnego, więc serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby zobaczyć tą magię, jak to wygląda i jak można się tym oprogramowaniem posługiwać. Jeśli chodzi o wyniki tego, prawda, tak jak powiedziałem, wszystko jesteście Państwo w stanie zobrazować na naszym programie 8100 3D dla pacjenta, czyli to, co powiedziałem wcześniej, nałożenie skanu na skanu ze skanera wewnątrzustnego na tomografię komputerową, zaprojektowanie korony i zaprojektowanie położenia tego implantu, będziecie Państwo w stanie później podać pacjentowi na tacy w postaci raportu, który obiecuję, że dzisiaj pokażę. Oczywiście bez raportu PDIP, ponieważ to już jest część CAD-CAMowa, natomiast pokażę Państwu, jak generować raport implantologiczny ogólnie, on z PDIP odbywa się dokładnie na tych samych zasadach. Proszę mi wierzyć, że jest to funkcja, która bardzo mocno poprawia przede wszystkim komunikację z pacjentem. Jesteśmy w stanie pokazać naszemu pacjentowi, jak to będzie wyglądało na modelu, prawda? Jesteśmy w stanie pokazać model, który absolutnie o wiele lepiej przemawia do pacjenta niż pokazywanie tego na przekrojach, prawda? Czy tłumaczenie tego w powietrzu. Jeśli chodzi o obiecaną rzecz, czyli specyfikacje komputerowe. Proszę Państwa, ujednoliciliśmy to absolutnie już parę lat temu, żeby było to wszystko jasne dla Państwa. Bardzo często spotykamy się z takimi pytaniami, ponieważ lekarze korzystają, szczególnie przy tomografii komputerowej, z jakichś komputerów, które gdzieś są kupowane, czy w MediaMarkcie, czy w jakichś dużych marketach elektronicznych. Natomiast później wychodzą z tego dosyć duże problemy, ponieważ większość komputerów, proszę Państwa, teraz jest pozbawiona kart graficznych. Te komputery, które są tak normalnie dostępne, one po prostu nie mają kart graficznych. I bardzo ważną rzeczą jest zarówno w pantomogramie, prawda, to nie jest aż tak ważne jak w tomografii komputerowej, natomiast bardzo zalecamy, ponieważ z doświadczenia wiemy, że bardzo duża liczba osób, które kupują pantomogram, po roku, dwóch, maksymalnie trzech latach zaczyna im brakować już tomografii komputerowej, w szczególności jeśli koleżanka ma i chcą przychodzić na tomografię komputerową. I w tym momencie pojawia się problem oczywiście podstawowy, co z moim komputerem. Kupiłam go, a on nie będzie spełniał tych konkretnych funkcji już, jeśli chodzi o tomografię komputerową. Proszę Państwa, dlatego zalecamy absolutnie, jeśli chodzi o minimum, takie parametry, które widzą Państwo teraz do panoram, to są do panoram parametry i do cefalometrii, czyli do zdjęć płaskich. Natomiast jeśli chodzi o tomografię komputerową, tak jak powiedziałem, sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ musimy tutaj powiedzieć o i rozdzielić na dwa segmenty, przede wszystkim na komputer przeglądowy, czyli ten, który macie Państwo w gabinetach do przeglądania tomografii komputerowej, i komputer akwizycyjny. Różnice są takie, że musicie Państwo sobie uzmysłowić, że absolutnie najważniejszymi czteroma parametrami w zasadzie, które tutaj grają rolę, jest przede wszystkim procesor, który im wyższa jego generacja, tym lepiej. Oczywiście ilość RAMu, ilość miejsca na dysku przede wszystkim, żebyście byli Państwo w stanie przechowywać te dane na komputerze akwizycyjnym, prawda? Czyli mówię tutaj o jakichś nawet zewnętrznych dyskach do backupu, czy dużych dyskach twardych. I oczywiście absolutnie podstawowa sprawa, karta graficzna, która też im lepsza, im wyższa, im więcej będzie miała gigabajtów, tym lepiej. Zostawiam Państwu specjalnie, będzie to dostępne oczywiście na naszej stronie w webinarze, specyfikacje komputerowe. Oczywiście te specyfikacje też są dostępne
dostępne na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia serdecznie zachęcam. Tam też dla każdego aparatu taką specyfikację komputerową możecie Państwo sobie pobrać. Jeśli by były jakieś pytania, to serdecznie zachęcam do kontaktu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o, teraz część handlowa, jeśli chodzi o EWO, sprawa wydawałoby się, że najmniej przyjemna, natomiast w moim odczuciu, jak zobaczyłem ceny, które są proponowane przez producenta i finalnie przez firmę Optident za to, co jest oferowane w tej rozbudowie EWO, powiem szczerze, że bardzo mocno się zdziwiłem, bo cena jest naprawdę bardzo dobra, moim zdaniem. W tym oprogramowaniu, w tych nowych sterownikach, które Państwo dostaniecie EWO, będziecie Państwo oczywiście mieli TomoSharp, o którym dzisiaj żeśmy rozmawiali, czyli lepsze panoramy. Będziecie Państwo mieli ANR, czyli tłumienie artefaktu, tłumienie szumów, redukcję szumów w tomografii komputerowej. I dodatkową rodzinę, całą dodatkową rodzinę filtrów CS Adapt Anatomic. To Państwo dostajecie. Dodatkowo dostajecie Państwo 5 licencji nowego oprogramowania V8, czyli w momencie, gdy macie Państwo 5 komputerów, na te wszystkie komputery dostaniecie Państwo licencję na nowe oprogramowanie V8. Oczywiście my to wszystko zdalnie zainstalujemy, prawda? Nasza firma to zdalnie zainstaluje. Jeśli byście Państwo mieli taką potrzebę, to oczywiście możemy do Państwa przyjechać i instalować to fizycznie, że tak powiem, będąc u Państwa w gabinecie, natomiast wtedy oczywiście będzie to troszeczkę droższe. I co też bardzo ważne, to dla mnie dużo pracy prawdopodobnie będzie, dwugodzinny webinar szkoleniowy, na którym będziemy się uczyć. Będziemy odpowiadać po prostu na Państwa wszystkie pytania dotyczące nowego oprogramowania EWO, przede wszystkim jak go używać, co ono daje, jakie są zmiany i tak dalej. Jeszcze raz to sobie wszystko spokojnie wytłumaczymy i przede wszystkim wytłumaczymy też nowe oprogramowanie V8, bo ono też ma bardzo dużo takich fajnych kruczków, które po prostu ułatwią Państwu pracę i będziecie pracować lepiej, szybciej przede wszystkim i wygodniej, bo chyba o to wszystkim nam chodzi. Z dodatkowych informacji, jeśli będziecie Państwo potrzebowali jakąkolwiek dodatkową licencję, jest to oczywiście też możliwe. Każda dodatkowa licencja na V8 będzie kosztowała około 500 zł. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby zweryfikować jeszcze wcześniej komputer i sieć z naszym serwisem Optident, ponieważ tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie jeszcze podać Państwu wymagań komputerowych. Podejrzewam, że one się w przeciągu miesiąca pojawią, te wymagania komputerowe dla EWO. Natomiast do czego jeszcze serdecznie Państwa zachęcam, żebyście po prostu się z nami skontaktowali. Jeśli będziecie tego potrzebowali, to żebyście się z nami skontaktowali. My nawet do Państwa zdalnie wejdziemy i zobaczymy, jakie macie Państwo komputery, jak to będzie wyglądało, czy to oprogramowanie nowe będzie na tym działało, a jeśli nie, to co trzeba będzie zmienić. I pewnie wszyscy z Państwa zauważyli, że nie ma tutaj podanej ceny jeszcze CS-MAR-u, tej dodatkowej licencji, czyli licencji na tłumienie artefaktów metalowych. Tak, faktycznie nie ma tej ceny jeszcze, ponieważ firma Kerstin jeszcze nam tej ceny nie udostępniła. Jak tylko będziemy znali tą cenę, na pewno podamy ją Państwu do wiadomości, żebyście Państwo mogli sobie zaplanować wydatki i określić, czy to jest warte. Ja sam osobiście uważam, że naprawdę jest to warte praktycznie każdej ceny, ponieważ bardzo mocno będzie to Państwu ułatwiało diagnostykę, szczególnie jeśli chodzi o wszystkie metale, które nam świecą. Proszę Państwa, krótkie podsumowanie części prezentacyjnej, tak to nazwijmy. Do czego Państwa zachęcam i o czym Państwu przypominam? Do tego, żebyście wykorzystywali przede wszystkim wszystkie programy we wszystkich aparatach, które macie. We wszystkich aparatach tomograficznych to nie chodzi tylko i wyłącznie o aparaty z serii 8100. Natomiast jeśli macie Państwo jakieś inne aparaty, czy 9600, czy 9300, czy 9000 nawet, zwróćcie Państwo uwagę na to, jakie macie programy, że te wszystkie programy są po coś zrobione. Po to, żeby Państwu ułatwić, po to, żeby tego pacjenta mniej naświetlać i żebyście obrazowali to, co chcecie i w takiej, jakiej chcecie rozdzielczości. Przypominam o tym, że macie Państwo możliwość rozbudowy swojego tomografu każdego o funkcję skanowania modeli, oczywiście tak samo o przystawkę cefalometryczną. Każdy nasz aparat jest możliwy już w tej chwili o możliwość rozbudowy tego o przystawkę cefalometryczną. Przepraszam, bo tu pojawiło mi się pytanie. Andrzej Gobracz, jak ustawić 75 mikronów? Panie doktorze, w zakładce 5x5, jak przejdzie Pan na badanie 5x5, na dole ma Pan po lewej stronie klawisz HR, High Resolution. To jest ten przycisk, który zagwarantuje Panu ustawienie 75 mikronów, czyli tej
super rozdzielczości, która jest w aparacie 8100 3D i w 9600, bo tam też jest taka dostępna. Wracając, przypominam o intuicyjnym oprogramowaniu, które macie Państwo dostępne i o tym, bo to chyba najważniejsza rzecz, że jest to oprogramowanie dla każdego, oprogramowanie 3D na płycie. Każde badanie, które Państwo nagracie, jest wydawane na płycie z oprogramowaniem, pełną wersją oprogramowania 3D, w której macie możliwość właśnie implantacji wszystkich pomiarów i naprawdę nieograniczone funkcje praktycznie. I oczywiście bardzo mocno zachęcam Państwa do używania dawki ograniczonej, czyli dawki low dose i ultra low dose. Wiem, że już do znudzenia o tym powtarzam na wszystkich webinarach, natomiast proszę mi wierzyć, że z doświadczenia wiem, że część z Państwa, duża część z Państwa się po prostu boi tego używać. Boi się, że te wyniki nie będą takie, jak byście chcieli, natomiast mam nadzieję, że dzisiaj tym, co Państwu pokazałem, troszeczkę Państwa przekonałem do tego, że naprawdę warto tego używać i będziecie po prostu lepiej odbierani przez pacjentów, ponieważ pacjenci będą się po prostu mniej bali. Ja to naprawdę zauważyłem na wszystkich szkoleniach, na których wykonywaliśmy te zdjęcia w dawce low dose czy ultra low dose. Pacjenci po prostu mniej się bali tego, jeśli się im wytłumaczyło, o co chodzi z tą dawką ultra low dose, to po prostu mniej się tego wszystkiego bali. Proszę Państwa, tak jak jakieś pytanie jeszcze się pojawiło, czy skanowanie wycisku może zastąpić skaner wewnątrzustny? Bardzo mądre pytanie. I tak, i nie. Proszę Państwa, skanowanie wycisków, uczciwie mówimy, do ortodoncji. Jeśli będziecie Państwo to chcieli wykorzystywać do protetyki, absolutnie nie. Ja od razu, jak się pojawiło możliwość skanowania i skaner wewnątrzustny w firmie Kerstin, to zadałem pytanie, po co kupować skaner wewnątrzustny za 100 tysięcy, czy w tej chwili już o wiele taniej, jak możemy kupić za 12 tysięcy moduł do skanowania wycisków, który mamy dostępny w tomografii komputerowej. Proszę Państwa, tomografia komputerowa nie odwzorowuje tak dokładnie jak skaner wewnątrzustny. W związku z tym zachęcam, bo bardzo dokładnie omawia to właśnie w swoim... O, nawet odpowiedział w tym momencie Zbigniew Sowiński, bardzo dokładnie omawia to we wszystkich swoich webinarach i tam na pewno Pan doktor znajdzie odpowiedź na to, czy da radę to zastąpić jedną wersję drugą. Rozumiem, że CS8, a wersja przeglądarki to dwie różne kwestie. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Przeglądarka zawsze przez nas jest dostępna w najnowszej wersji u nas na stronie, więc zachęcam. Przeglądarka absolutnie nie jest żadną rzeczą płatną. Jest ogólnie dostępna na naszej stronie w zakładce serwis można, czy pomoc zdalna, jeśli się nie mylę. Można ściągnąć naszą przeglądarkę i po prostu jej używać, bo jest zupełnie dostępna. Czy low dose jest tylko do 3D? Tak. W aparacie 8100 jest dostępny tylko i wyłącznie do tomografii komputerowej. W aparacie 9600 jest dostępny również w opcji panoramy. Natomiast rzeczą, która jest jeszcze dostępna, o której bardzo warto powiedzieć, to w cefalometrii, tak jak Państwo widzieliście na tych pierwszych slajdach, macie opcję szybkiego skanu. I w szybkim skanie oczywiście też ta dawka jest mniejsza przy cefalometrii. Umówmy się, ta dawka jest absolutnie pomijalna i dla tomografii, i dla cefalometrii, i dla panoramy. Natomiast oczywiście, jeśli ją możemy, zgodnie z zasadą Alara, zmniejszmy ją, nie ma problemu. Jest dostępne szybkie skanowanie w opcji cefalometrii też jak najbardziej. Proszę Państwa, jeśli by się jakieś pytania pojawiły, to proszę się nie bać, że my pójdziemy dalej, bo ja na wszystkie spróbuję, bądź firma Optident spróbuje na nie odpowiedzieć. W tej chwili chciałem Państwu zaprezentować obiecane pozycjonowanie i troszeczkę widok aparatu 8100 na żywo, żeby zobaczyć, jak to na żywo wygląda, prawda, dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji go widzieć, czy dla tych z Państwa, którzy gdzieś tam mają jakieś wątpliwości, czy faktycznie jest dobry, czy pozycjonowanie jest proste i tak dalej. Chciałbym Państwu zaprezentować sprawę pozycjonowania i zapraszam Państwa w tym momencie na tą prezentację. Zaprezentować aparat 8100 SC3D, który jest wyposażony w możliwość wykonywania zdjęć pantomograficznych, zdjęć cefalometrycznych, tomografię komputerową w rozmiarze 8x9 i opcjonalnie w skanowanie modeli i wycisków gipsowych. Proszę Państwa, żeby przedstawić Państwu funkcję naszego aparatu,
W tym celu musimy wejść sobie w nasze najnowsze oprogramowanie CS Imaging Software. Mamy przygotowanego tutaj testowego pacjenta, którego sobie wybieramy i naciskamy ikonkę wykonania zdjęcia pantomograficznego. Tak wygląda obszar akwizycyjny, panel akwizycyjny. My sobie teraz przejdziemy na program, żeby omówić wszystkie funkcje, które są dostępne w obrębie zdjęcia pantomograficznego. Oczywiście możemy wykonać samo zdjęcie pantomograficzne, tak jak Państwo widzicie teraz, wszystko jest podświetlone, więc wszystko będziemy prześwietlać. Każdą z tych sekcji możemy z osobna wyłączyć. W tym celu odklikujemy sobie nasz obraz i pojawia się tylko i wyłącznie informacja, że będziemy prześwietlać frontal. Jeśli będą chcieli Państwo wykonać zdjęcie stawów, możemy to zdjęcie wykonać w dwojaki sposób. Albo w zwarciu, albo w rozwarciu, w momencie, gdy naciśniemy sobie klawisz razy dwa, bądź razy cztery, w tym momencie wykonamy dwa zdjęcia, jedno w zwarciu, drugie w rozwarciu. W momencie, gdy będziemy chcieli wykonać zdjęcie skrzydełkowo-zgryzowe, musimy nacisnąć klawisz BW i będziemy mieli wykonane tylko i wyłącznie zdjęcie skrzydełkowo-zgryzowe, czyli promieniowanie będzie leciało pod kątem prostym. Ostatnią funkcją, którą mamy możliwość wykonać w zdjęciu pantomograficznym, jest funkcja wykonania zdjęcia zatok. W tym celu naciskamy ikonkę zatok i mamy wycięte pole żuchwy i tylko i wyłącznie obrazujemy na naszym zdjęciu szczękę i zatoki przynosowe. My oczywiście w tym momencie zrobimy sobie pozycjonowanie do zdjęcia pantomograficznego. Zapraszamy naszego pacjenta. Zdjęcie będziemy wykonywać z użyciem naszego najnowszego zagryzaka, który ma gotową, podgiętą płaszczyznę zgryzową od 5 do 7 stopni, tak jak nakazuje szkoła. Zakładamy sobie folikę ochronną. Prosimy naszego pacjenta, żeby podszedł do nas bliżej. Podjeżdżamy sobie pod bródkiem od 0,5 do centymetra poniżej brody. Wkładamy nasz zagryzak. Prosimy pacjenta, żeby zagryzł. Bardzo ważne, żeby nam się zębami dogryzł do bloku, który jest w naszym zagryzaku. W tym momencie musimy ustawić dokładnie pacjenta, aby płaszczyzna zgryzowa była zachowana w lekkim podgięciu. Zaciskamy głowę pacjenta, ustawiamy linię pośrodkową, która ma nam przebiegać pomiędzy oczami i na środek wargi. I prosimy pacjenta o 6 rzeczy. Aby przełknął ślinę, podniósł język do podniebienia. Musi być język rozpłaszczony na górze, wtedy nie będą Państwo unikać takich czarnych półksiężyców, które bardzo często nam na zdjęciach pantomograficznych się zdarzają. Aby zamknął oczy, położył sobie swobodnie ręce na masce. Oddychanie przez nos jak najbardziej, może pacjent oddychać przez nos, nie przez buzię, żeby nam się po prostu podczas badania nie poruszał i swobodnie zamknąć usta. W tym momencie mamy pacjenta przygotowanego do wykonania zdjęcia pantomograficznego. Oczywiście naciskamy przycisk ekspozycji i w tym momencie wykonuje nam się zdjęcie pantomograficzne. Na chwilę naszego pacjenta uwolnimy. Dziękujemy bardzo. A my sobie przejdziemy do omówienia funkcji, jakie mamy w 3D. W tym celu znów musimy wyjść z naszego oprogramowania do panoramy i naciskamy sobie na tym samym pacjencie ikonkę 3D. Programy, którymi dysponujemy, to 8x9, 8x9 cm. Następny program to 8x5 sama góra, czyli obrazowanie szczęki. 8x5 sam dół, możliwy w rozdzielczości 150 mikronów oczywiście. I zdjęcie punktowe, tak zwane 5x5 w rozdzielczości 150 mikronów w standardzie. W momencie, gdy naciśniemy ikonkę HR, mamy super rozdzielczość 75 mikronów. Na chwilę obecną pokażę Państwu pozycjonowanie naszego pacjenta w odniesieniu do rozmiaru zdjęcia 8x9 musimy sobie w tym celu wymienić nasz podbródek. Zakładamy podbródek do 3D. Nakładamy folikę ochronną. Zapraszamy naszego pacjenta. I bardzo ważna rzecz, musimy ustawić zgryz, płaszczyznę zgryzową równolegle do ziemi, ponieważ tak są zaprojektowane nasze zagryzaki. Czyli podjeżdżamy na wysokość górnej wargi naszym aparatem, naszym zagryzakiem i prosimy pacjenta, żeby nam zagryzł. Bardzo dobrze. Doregulowujemy tak, żeby pacjentowi było wygodne. Bardzo ważna jest pozycja kręgosłupa, żeby była prosta. Zaciskamy głowę. Prosimy, żeby pacjent oparł sobie ręce na masce. I co mówimy? Znów bardzo ważną rzeczą jest przełknięcie śliny.
W momencie, gdy Państwo dokładnie powiecie, żeby pacjent przełknął ślinę, nie będziecie mieli takich blerów oraz błysków, które bardzo często pojawiają się na tomografiach. W tym zdjęciu akurat tomograficznym podnoszenie języka absolutnie nie jest konieczne. Pacjent może trzymać język sobie swobodnie na dole. Bardzo proszę powiedzieć pacjentowi, żeby zamknął oczy, żeby nie zaczął nam wodzić za głowicą, która będzie się kręciła dookoła i swobodnie oddychać sobie przez nos. Tak wygląda. Oczywiście w tym momencie naciskamy przycisk akwizycji, wykonuje się tomografia komputerowa, która w późniejszym czasie jest przeliczana i możemy ją później obejrzeć na naszym komputerze. Dziękujemy bardzo naszemu pacjentowi. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem Państwu aparat 8103DSC. W przerwie, gdy Państwo oglądaliście filmik, otrzymałem wiadomość na Messengera z prośbą o to, żeby pokazać Państwu, gdzie znajdować nasze filmiki, gdzie znajdować nasze webinary. Proszę Państwa, w momencie, gdy wejdziecie na stronę optident.pl, macie Państwo dostęp do zakładki szkolenia. W zakładce szkolenia oczywiście macie wszystkie szkolenia, które organizujemy i będziemy organizowali w przyszłości, do których też serdecznie Państwa zachęcam, jak widzicie Państwo na załączonym obrazku, z wybitnymi specjalistami. Natomiast dostęp do wszystkich naszych webinarów, proszę Państwa, macie za pomocą zakładki Digital Breakfast. Dlaczego warto z tego skorzystać? I widzimy, że bardzo dużo lekarzy chce z tego korzystać, ponieważ teraz ten czas, warto wykorzystać po prostu ten czas, jeśli nie pracujemy, bądź pracujemy mniej, na to, żeby się po prostu edukować, ponieważ my absolutnie nie blokujemy dostępu do tych webinarów, które były do tej pory. Są to webinary zupełnie darmowe, zupełnie płatne. Wszystkie z nich są umieszczone na Facebooku i oczywiście na YouTubie, na naszym kanale, do którego Facebooka zapraszamy do polubienia. Do YouTuba zapraszamy Państwa serdecznie do subskrypcji. Jak się po tym poruszać? Oczywiście wszystkie webinary, które widzicie Państwo w tym momencie, macie cały czas dostępne. Proszę zwrócić uwagę, jest ich już troszeczkę. Troszeczkę żeśmy ich naprodukowali i na przykład, jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć jakiś webinar, dajmy możliwości do tomografu 9600, klikacie sobie po prostu link do webinaru na YouTubie. W tym momencie przenosicie się do strony YouTube'owej, na której macie wyświetlany nasz webinar i bez problemu w każdej chwili, jeśli nawet nie macie czasu, normalnie możecie go sobie po prostu obejrzeć w dowolnej porze dla Was. I proszę, zachęcam serdecznie do tego, żeby wykorzystać po prostu ten czas na edukację, bo jest to czas, tak jak ostatnio oglądałem doktora Cerkaskiego wypowiedź, która bardzo mi się spodobała, że jest to czas, który gdzieś chyba błędnie przez nas wszystkich został odczytany jako czas tragedii. Czas, oczywiście jest to czas tragedii jak najbardziej, natomiast my w tym czasie możemy się po prostu zatrzymać i czekać, co się stanie, prawda? Natomiast możemy ten czas, do tego czasu się zaadoptować po prostu i wykonać te rzeczy, na które tak naprawdę często nie mieliśmy czasu, bo ja sam nawet po sobie wiem, że nie miałem czasu. Już plany webinariów w naszej firmie pojawiały się, ojej, półtora roku temu albo nawet lepiej, natomiast ciągle nam brakowało czasu, prawda? Teraz obecnie sytuacja nas troszeczkę popchnęła do tego, żeby z Państwem trzymać ten kontakt i żebyśmy po prostu się poedukowali, bo my też chcemy Państwu tą wiedzę przekazać, chcemy się z Państwem dzielić, żebyście po prostu lepiej leczyli i pomóc Państwu przede wszystkim. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do oglądania webinarów. Wszystkie są dostępne, tak jak powiedziałem, na naszej stronie. Ja tylko szybciutko jeszcze pokażę, odnośnie, skoro już jesteśmy na naszej stronie, pokażę Państwu, gdzie znaleźć przeglądarki na przykład do naszych aparatów. Przeglądarka do zdjęć 3D i 2D w zakładce serwis. Przeglądarki 3D macie Państwo ją w wersji 32-bitowej i 62-bitowej, jeśli chodzi o tomografię. I oczywiście wytyczne montażowe. Tutaj w wytycznych montażowych, tak jak Państwo widzicie, do wszystkich aparatów macie Państwo dostęp. One są oczywiście w PDF-ie, wszystkie zgrupowane. I w tych wytycznych montażowych macie Państwo też wymagania, jeśli chodzi o komputery, prawda, o które tak bardzo często Państwo pytacie. Dobrze, teraz, żebym nie zapomniał jeszcze, raport implantologiczny, który mieliśmy sobie omówić. Proszę Państwa, w tym momencie mam już przygotowane zdjęcie tomograficzne. Króciutko wstawimy sobie tylko implant. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej na temat tomografii, zachęcam znowu do obejrzenia webinaru na temat tomografii komputerowej. Jak wstawiamy implant, oczywiście też tam pokazuję, więc ja teraz to dokładnie zrobię. Wstawiamy implant, oczywiście wybieramy sobie ten, który program nam podpowiedział. Obracamy go sobie dokładnie tak, jak chcemy, żeby był wprowadzony. Ustawiamy sobie jego kąt. Ustawiamy sobie na naszym zdjęciu w wersji, w przekroju strzałkowym, prawda? I jak generujemy ten raport? Naciskamy, proszę Państwa, na dole w okienku eksport na ikonkę
utwórz raport implantologiczny. Oczywiście możemy go sobie jakoś nazwać, prawda? I proszę zwrócić uwagę, co nam się pojawia. Jesteśmy przenoszeni do naszego oprogramowania Film Composer, w którym macie Państwo możliwość generowania tego raportu w jaki sposób chcecie. Macie możliwość zmiany tych okien, prawda? Możecie sobie, które chcecie zdjęcia, które chcecie zrzuty, możecie sobie wstawiać do tego raportu. Oczywiście jest on, mój jest akurat tutaj 3-stronnicowy, może być on 15-stronnicowy, jak sobie Państwo zechcecie. I oczywiście to wszystko, widok zakończony widokiem 3D dla pacjenta, żeby był efekt wow, to wszystko możecie oczywiście temu pacjentowi wydać, prawda? W formie papierowej w bardzo prosty sposób po naciśnięciu ikonki drukuj do PDF-a. Jesteście Państwo w stanie to sobie wydrukować do PDF-a, prawda? Ja dokładnie to teraz zrobię. Macie Państwo możliwość wydania tego po prostu w formie papierowej później dla pacjenta. No tutaj już mam jakiś jeden, to zmienimy nazwę. W formie papierowej po prostu i pacjent jak wyjdzie z gabinetu i będzie coś takiego widział, no to będzie się czuł doceniony, prawda? Będzie wiedział, za co musi zapłacić i będzie to po prostu dobrze wyglądało. Tak jak Państwo widzicie, w tym momencie jest to wydrukowane po prostu w PDF-ie. Oczywiście to możemy puścić sobie na drukarkę i wydać w formie papierowej pacjentowi. Proszę Państwa, do czego jeszcze Państwa zachęcam? Przypominam w dalszym ciągu o tym, żeby z nami rozmawiać. Żeby z nami rozmawiać absolutnie nie pod kątem tego, że musicie Państwo coś kupować od razu, bo nie chcę, żebyście Państwo się czuli atakowani, że od razu musicie coś od nas kupować. Rozmawiać na temat rozbudowy gabinetu, na temat tego, jakie macie Państwo plany, jak na przyszłość chcecie, żeby Państwa klinika wyglądała i serdecznie zachęcam teraz, bo wydaje mi się, że naprawdę jest to ten czas, przede wszystkim jest to ten czas, prawda, że możemy albo zamknąć się w domach, albo po prostu rozmawiać o tym rozwoju, bo my też Państwu jesteśmy w stanie przedstawiać różne rozwiązania, które są, o których często możecie Państwo na przykład nie wiedzieć i po prostu możemy te rozwiązania podpowiedzieć, rozwiązania techniczne, czy rozwiązania ściśle już radiologiczne, logiczne czy fotelowe, bo oczywiście fotelami też dysponujemy. Ja ze swojej strony zachęcam Państwa do udziału i jeszcze raz podkreślam, edukacja, edukacja, edukacja do tego, żeby wykorzystać ten czas po prostu na to, żeby naprawdę zacząć być biegłym w tej tomografii komputerowej, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że od czasu, gdy zaczęliśmy te szkolenia tak mocno promować i mocno szkolić lekarzy, bo już naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo szkoleń za sobą, czy to stacjonarnych, czy zdalnych, na temat tomografii komputerowej, naprawdę widzę, że ta świadomość i przede wszystkim sposób używania tej tomografii komputerowej bardzo mocno się zmienił. Naprawdę poszliście Państwo o krok do przodu i nawet już po ilości wejść na nasze webinary, jeśli chodzi o tomografię komputerową na część pierwszą czy część drugą, widzę, że zainteresowanie tym tematem jest naprawdę ogromne. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam te osoby, które jeszcze gdzieś tam się wstrzymują i nie bardzo chcą i się boją przede wszystkim, żebyście się Państwo po prostu nie bali, bo to nie jest nic strasznego. Naprawdę proszę mi wierzyć, że mam w swojej karierze osoby bardzo dojrzałe wiekiem, które byłem w stanie przekonać do tego, żeby używały tomografii komputerowej i przede wszystkim nauczyć ich tej tomografii komputerowej, bo jest ona naprawdę bardzo prosta. W szczególności z firmą Carestream. Proszę Państwa, na koniec zostawiam Państwa, bo dzisiaj było troszeczkę o 8100SC 3D, natomiast zostawię Państwa z filmikiem reklamowym aparatu 9600. Ja w tym momencie dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wszystkie wątpliwości, jeśli chodzi o aparat 8100, rodzinę aparatów 8100. Zachęcam Państwa serdecznie do kontaktu, mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie i do zobaczenia. Kłaniam się nisko.